Melduję się z wysuniętego posterunku telewizji Republika. Są ze mną pan Stanisław Anders, członek prezydium niezależnego, samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Witam serdecznie. Witam serdecznie, panie redaktorze. Jest również pan Adrian Janczuk, Pomorska Izba Rolnicza. Witam pana bardzo serdecznie. Pana chciałem najpierw zapytać, no właśnie, ten protest rolniczy za chwilę tutaj obok nas przejdzie, będzie się kierował do siedziby premiera Rzeczpospolitej, którego nie ma dzisiaj w Warszawie. Czy pan jako przedstawiciel związków zawodowych czuje, że z wami się na poważnie rozmawia, że jesteście wysłuchani, że jesteście potraktowani po prostu poważnie? Panie redaktorze i wszyscy widzowie nas. Opowiem tak, nie bardzo nas traktują, bo z tego względu, że mówimy jednym głosem, ale zrobiło się coś takiego, że każda grupa robi to oddolnie. Podzieliło się to na różne fragmenty. Prosiliśmy, żeby koordynować to, żeby chociaż związki syndykalne, jak również normalnie te, które zasiadają w KOPie Kodżece, tam gdzie zapadają decyzje, rozporządzenia i dyrektywy unijne, żebyśmy to koordynowali. Uciekło trochę spod kontroli, nie oszukujmy się. Włączyły się inne organizacje, które po prostu nam teraz robią, można powiedzieć, taką niemiłą robotę. I to, co dzisiaj przygotowało się, wydarzyło, to mamy przecieki, nie mamy to sprawdzonego jeszcze. Właśnie, że część organizacji rolniczych które nie są jakiś... Tak jest. Prawdopodobnie przygotowały normalnie porozumienie. Dzisiaj idą normalnie tutaj to porozumienie przekazać. Jest to, tak jak wiemy, oszukana wieś. Jest to normalnie pan OPZZ i wiemy normalnie, że jest to normalnie instytut jakiś, który zajmuje się zwierzętami futerkowymi. I to wszystko prawdopodobnie przygotowało, że dzisiejsze spotkanie, które jest w Warszawie, zorganizowane przez OPZZ, my to obserwujemy, nie to, że uczestniczymy, tylko obserwujemy. I ma być dzisiaj podpisana w parlamencie u pana marszałka jakaś petycja. Nie wiemy dlaczego u pana marszałka, bo pan marszałek nie decyduje tymi sprawami. Też decyduje nas polski rząd. Wiemy, że jest pan premier, którego dzisiaj nie ma. A idziemy pod URM. Także dla nas jest to ciężkie do zrozumienia. Ale obserwujemy, patrzymy, co się dzieje. I słyszeliśmy, że po dzisiejszym dniu miało się rozejść towarzystwo z granic i w kraju. My jesteśmy na stanowisku, że absolutnie nie schodzimy z granic na Ukrainie, nie schodzimy z dróg i nie schodzimy z granicy w Świecku. Jest to dla nas priorytet bardzo wielki. Dopóki nie zapadną dwie konkretne decyzje. Jakie? Zamknięcie granicy i Zielony Ład. Do czasu tych dwóch rzeczy, jeżeli nie zostaną zrealizowane przez polski rząd, to i staniemy do rozmów, bo mamy tych spraw dużo więcej, staniemy do rozmów, to my jesteśmy zdania absolutnie. Nie ma żadnych dzisiaj podpisywania przez naszych, można powiedzieć, oponentów różnych decyzji. Petycje składać, inne rzeczy, jak najbardziej. To jesteśmy tutaj zgodni, bo my też składamy ich, bo mamy tych rzeczy dużo więcej. Ale nie ma mowy o żadnym podpisaniu dzisiaj porozumienia. A jaka jest skala tego, co rolnicy określają jako fikcyjny tranzyt? Bo widzimy zdjęcia, filmy wagonów bez plomb, które wjeżdżają do Polski. Jaka jest skala tego? Już odpowiadam. Znam trochę ten temat i mogę odpowiedzieć bardzo rzeczowo. Mamy w granicach 7 do 10 milionów ton nadwyżki dzisiaj w kraju. A przepustowość mamy w granicach 700 tysięcy ton razy 12, no to jest w granicach, można powiedzieć, te 10 milionów ton do przepuszczenia. To musimy zdjąć dzisiaj z rynku. Zdjąć. A wchodzi dziennie, to co mamy od strony ukraińskiej informacji, ukraińskiej, nie naszej, żeby była jasność, mamy, że wchodzi do nas, do samego kraju 94-96 wagonów 60-tonowych. Wchodzi. To jest tylko normalnie wagonowo. Nie mówimy, co wchodzi kołówka jeszcze, to co widzimy, że idzie w kraj. Ale nie tylko do Polski, a do krajów normalnie unijnych. Do Bułgarii, Rumunii, Węgier i Słowacji. Co najgorsze, że te zboże jest normalnie robione w ten sposób. Nawet czasami nie wjeżdża. Tylko kwity są przeblombowane przez Niemcy albo przez Litwę i zostają u nas w kraju. I to jest, które pozostawia i robi nam wielką szkodę.
Mój imiennik, pan Adrian Janczuk, przepraszam. Panie Adrianie, wiele się mówi o tym, że rolnicy w Unii Europejskiej mają mieć zaniżaną możliwość stosowania środków ochrony roślin. Ta żywność z Ukrainy no, nie ma żadnych limitów. Jak to wpływa na opłacalność produkcji? Tutaj, panie redaktorze, myślę, że pan odpowiedział bardzo dobrze na to pytanie. No bo ponieważ to wpływa na naszą odpowiedzialność. Ja jestem mieszczuchem, pytam się tak, jak tak, to... Tak, tak, ale to samo w sobie miało odpowiedź. No bo jeżeli mamy mniejszą możliwość stosowania środków ochrony roślin, zwłaszcza tych tanich, które były skuteczne, wówczas nasza opłacalność jest mniejsza. Tutaj no niestety muszę podać taki przykład. Neonikotynoidy w rzepaku. Preparat Cruiser, który służył do zaprawiania nasion. Był bardzo skuteczny. Niestety od kilku lat jest on niedostępny na naszym rynku, przez co mamy zamienniki, które nie są tak skuteczne, oparte na innych substancjach aktywnych, a w zamian za to musimy dawać kilka razy oprysk, który moim zdaniem jest bardziej szkodliwy dla środowiska. A właśnie, jeśli chodzi o szkodliwość dla konsumentów, dla nas, jak na to wpływa to, że no, poza granicami Unii można lać tych środków, no, ile dusza zapragnie? No co z tego, że my nie stosujemy tych środków, jeżeli żywność, która do nas trafia, w sumie produkty rolne, są pryskane tymi środkami. Niestety, nie jesteśmy od tego uchronieni. Tutaj z jednej strony niby walczymy o to, żeby ta żywność była wysokiej jakości, żeby nasze środowisko było chronione, a z drugiej strony granicami wchodzi wszystko, co niestety jest obarczone tymi wszystkimi negatywnymi. Pan jest rolnikiem, to ile skutkami. Takich kontroli jakościowych musi pan przebyć, żeby pana produkty, pana zboże mogło zostać sprzedane? No przede wszystkim moje zboże musi posiadać parametry techniczne. Zawartość białka, opadanie, zawartość glutenu. No i tutaj, jeżeli moje ziarno nie będzie posiadało tych wartości wskazanych, albo jest obniżka ceny, albo po prostu jest nieprzyjmowane do skupu. A no niestety, ale tak jak widzieliśmy na wielu drastycznych materiałach, zboże, które do nas trafia, jest często spleśniałe, słabej jakości, porażone. Ktoś to kontroluje? Ktoś wydaje, nie wiem, jakiś certyfikat, że taki produkt można w ogóle sprzedawać? No i właśnie tutaj dochodzimy do sedna sprawy, że niestety, ale to wszystko szło bez kontroli. I dlatego my jako rolnicy sprzeciwiamy się temu, ponieważ powinniśmy mieć równe szanse na konkurowanie. Jeżeli my nie możemy stosować środków ochrony roślin, musimy trzymać jakość, a nasze płody rolne są tak naprawdę drugorzędne w tej chwili, bo są droższe, no to my mówimy tutaj o bardzo poważnych skutkach ekonomicznych. Zwłaszcza problemy są na ścianie wschodniej naszego kraju, gdzie tam mają daleko do portu, a podaż żywności ze wschodu jest znaczna. Tutaj coraz głośniejsze protesty już dobiegają spod polskiego parlamentu. Pana Stanisława Andersa chciałem jeszcze zapytać, jak rolnicy traktują takie pomysły różnych urzędasów z Brukseli, że krowa to, przepraszam, klimat zmienia? To znaczy jedna jest bardzo taka słuszna odpowiedź. Co to znaczy krowa? Chcą sprowadzić do jednego. Unia Europejska, nasze rządy, unijne rządy całe, do tego, żebyśmy nie produkowali niczego. Krowy, rośliny, nic. Żebyśmy wszystko normalnie sprowadzali z Ukrainy i z krajów normalnie za oceanu. Brazylia, Argentyna. Chcą Europę zrobić zieloną. Tylko Europa zielona się nie da. Z tego względu, że przykładowo Chiny, Indie, Stany, tego zielonego ładu nie trzymają. I przykładowo taka mała Europa, jakim jest kontynent, nie ma racji bytu. I chcą nas wykorzystać. To są normalnie lobby finansowe. Lobby, o, tak jak widzimy, nie ma ukraińskich normalnie rolników, tylko to są oligarchowie z Zachodu, którzy normalnie tam produkują. Ziemia, wiemy, jaka jest urodzajna. I wszystko tu jest, przychodzi normalnie do nas spożywka. Także nie możemy się na to absolutnie zgodzić, bo dzisiaj my, rolnicy, ponosimy normalnie ekonomiczne straty, a jutro mieszkańcy. I dlatego wszystkich mieszkańców zapraszamy, żeby wspólnie z nami wychodzili na protesty. Żeby zaczęli dbać, bo jutro Polski nie będzie.
Jutro nie będzie Polski, bo to, co robi nasz rząd dzisiejszy, uchwałami, tak jak umie w gminie, a nie ustawodawstwem, to nie ma racji bytu. To się normalnie mija z celem. My jesteśmy jednak narodem polskim. I kiedyś mój ojciec powiedział takie piękne słowo. Ojczyznę zdobywa się tylko raz. Wojną i krwią. I te granice powinny pozostać. Nie wolno ich sprzedać za 30 srebrników. Tak jak to zrobił, wiemy kto. A jak panowie odbieracie poparcie ze strony ludzi z miasta? Ja wczoraj widziałem, oczywiście w telewizji Republika, pana, który w tirze, znaczy w ciężarówce, została zatrzymana na blokadzie rolniczej, no który mówi, no tak, ja oczywiście popieram protesty rolników, mimo tego, że miałby prawo być zdenerwowany, że stoi za miastem. Okej, na dzień dzisiejszy mamy, panie redaktorze, i wszyscy nasi widzowie, 82-85% poparcia. Są osoby niezadowolone, wiemy dokładnie, że takie będą, nie ma co się oszukiwać. I mamy cichą nadzieję, że lada dzień, ci, co nas popierają, wyjdą z nami wspólnie na ulicę. Po to, żeby mieli zdrową żywność i po to, żebyśmy mogli produkować i żeby nie było normalnie sprowadzonego, normalnie tak jak nam się obiecuje, robaczki. My robakami się nie najemy. My jesteśmy inaczej przyzwyczajeni. I to, co sobie rządzący chcą w Polsce i w Brukseli, to my się za tym nie opowiadamy. Także jeszcze raz liczymy na mieszkańców, a mamy naprawdę zdrowych, zdrowo myślących. Polska jest pięknym krajem i trzeba naprawdę szanować, bo ludzie tego jeszcze nie doceniają. Pan Adrian Janczuk, jak pan odbiera tak pojawiające się takie w tych mediach lewicowych, że to rolnik to ma za miliony złotych traktor, że samo mu rośnie na tej ziemi? Jak rolnicy odbierają takie głosy? Ja myślę, że do wszystkich tych osób mogę się zwrócić innymi słowami, że jeżeli jest tak kolorowo, proszę spróbować tej roli. No niestety, to jest tak, że traktor, który ma 15-20 lat, on jest nowoczesny dla takiej osoby, która nie jest w temacie. Bo on ma już maskę plastikową, wygląda ładnie, ale to nie jest nowy traktor, to tak jak z samochodem. Audi A4 z 2004 roku, 20-letnie, dla kogoś może być rarytasem, a tak samo jak ciągnik, powiedzmy 20-letni, gdzie już trzeba po prostu w niego wkładać. I te ciągniki wszystkie są na kredyty. No nie oszukujmy się, nie jesteśmy w stanie zapłacić gotówką za taką inwestycję. W tej chwili ciągnik o mocy 170 koni to jest wydatek rzędu 800 tysięcy złotych netto, gdzie nasz zysk z hektara aktualnie po kosztach wychodzi około 500 zł do hektara. Dzisiaj poniżej. Dzisiaj może nawet poniżej. Niestety koszty produkcji są wysokie, a cena surowca jest bardzo niska. No i tutaj nie ma co się oszukiwać. Ekonomia jest tylko jedna. Lata są ciężkie. My dlatego chcemy poprawić swój byt, znaczy byt. Przepraszam, źle się wyraziłem. Chcemy poprawić warunki, bo przyszłość nie jest świetlana. Tutaj chcą nam wyłączyć w tej chwili 4% gruntów na ugorowanie. Do 2030 roku ma być to 10%. A docelowo nie znamy. Przecież to jest jakiś powrót do, przepraszam, jeszcze czasów przedśredniowiecznych, bo to trójpolówka był taki system gospodarowania, trochę już archaiczny. No dokładnie, no tutaj wszyscy tak naprawdę, teraz rolnik jest świadomy. Wie jak uprawiać tą ziemię, uprawiamy rośliny, międzyplony, dbamy o nią, ponieważ jest to nasz warsztat pracy. No i teraz, jeżeli mamy odłączyć 4% naszych gruntów, czyli wybrać ziemię, za którą zapłaciliśmy, którą uprawiamy, płacimy za nią podatki i nie mieć z nich pożytków, wówczas tracimy. Jest ona dla nas obciążeniem, bo nie możemy z niej uzyskać zysków. To pana Stanisława Andersa jeszcze chciałem dopytać o fenomen swoisty, bo rolnicy z Niemiec, Czech, Polski, ale też Holandii, Belgii, Francji, mógłbym tak wymieniać długo, protestują razem, a przecież mają często sprzeczne interesy, bo to nie jest tak, ale przecież to jest konkurencja. To, co powiedziałem panie doktorze parę minut wcześniej w swojej wypowiedzi, jest to wspólny interes Europy, bo Zielony Ład właśnie ma zawładnąć całą Europą, tak jak powiedziałem, całą Europą. Kontynentem, a my się na to nie godzimy, żeby zlikwidować hodowlę bydła, świń,
zlikwidować produkcję roślinną, żebyśmy się stali tym zielonym ładem, żebyśmy doszli do jakiegoś, nie wiem, no bardzo nam przykro, i korzystali z konsumpcji przez ten hub, normalnie mówmy wyraźnie, niemiecki, który ma płynąć normalnie z Ukrainy i ze Stanów, z tamtej półkuli, Argentyny, Brazylii, i będą Niemcy dzielili i Europę będą mieli w ręku. My się na to nie godzimy. My jesteśmy rolnikami i my wiemy, jak mamy gospodarować i jak zabezpieczyć żywność Europy. Bardzo serdecznie dziękuję. W wysuniętej placówce telewizji Republika gościliśmy pana Stanisława Andersa, członka Prezydium Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność i pana Adriana Janczuka z Pomorskiej Izby Rolniczej. Ja przekazuję głos do Michała Jelonka. Dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich mieszkańców naszego kraju. Tak jest, dziękuję bardzo. Ja przekazuję głos do Michała Jelonka, który jest z ludźmi na manifestacji.